Dla nas najważniejsze jest, aby uświadomić tym młodym ludziom, bo ten program skierowany jest do osób będących w klasie 7 i 8 szkół podstawowych. Chcemy im najbardziej uświadomić, co jest czynem karalnym. To znaczy, co jakieś czynności, które oni wykonują, jakieś czynności, które popełnią, rzeczywiście, które nie mają świadomości tego, że to jest w ogóle karalne, czy to z kodeksu karnego, czy z kodeksu wykroczeń. W związku z tym, że to są bardzo młodzi ludzie, ich nie obowiązuje ten kodeks karny, bo to są 13-14-latkowie, ale jest ustawa o nieletnich, która właśnie powoduje, że te osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności i za określone czyny również grożą bardzo nieprzyjemne dla takich młodych ludzi kary. I chcemy im uświadomić właśnie taką rzecz. Będziemy przytaczali przykłady sytuacji, jakie mogą powodować odpowiedzialność karną młodych ludzi. Będziemy opisywali, jakie przepisy powodują, że w sytuacji, w jakiej będą podejmowali działania niezgodne z porządkiem prawnym, taka sytuacja zaistnieje. No przede wszystkim będziemy opisywali sytuacje sal sądowych, z jakim się spotykamy na co dzień. Prawo jest dynamiczne, prawo odpowiada zwykle na to, jak się zmienia społeczeństwo, jak wygląda nowa sytuacja, a mamy sytuację, która się zmienia praktycznie z dnia na dzień, no bo zmienia się sposób, w jaki młodzi ludzie komunikują się ze sobą, zmienia się także to, w jaki sposób odnoszą się do siebie. Świat się zmienia. To kiedyś ktoś, kto dręczył kolegę w szkole, robił to w zasadzie w tajemnicy. Teraz zdjęcia pojawią się na Facebooku, pojawią się na Instagramie. No to teraz powstaje pytanie, jak ma na to reagować prawo. Bo, proszę Państwa, popatrzmy z prostej perspektywy. Jak takie zdjęcia, czy taki filmik, który już dostał się do sieci, usunąć i czy to w ogóle jest możliwe? Jakie są konsekwencje i dla ofiary, która została przedstawiona, i dla sprawcy? Także prawo zawsze jest krok za rzeczywistością, ale goni szybko. Przede wszystkim demoralizacja, tak? Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że pijaństwo, czyli alkoholizm, już nie mówię, już w takiej najbardziej drastycznej formie, czy różnego rodzaju spożywanie różnego rodzaju używek, to też jest właśnie problematyczne. Mogą się w tym nie odnaleźć, tak? Czy różnego rodzaju chuligaństwo, jakieś bójki, jakieś niszczenie mienia, a także też popełnianie czynów w internecie poprzez różnego rodzaju właśnie środki komunikacji, wysyłanie różnych niedobrych wiadomości, nieprzyjemnych dla innych osób, omawianie ich, pomawianie, czy posługiwanie się tak zwaną mową nienawiści. Czy uważam, że im prędzej, im wcześniej rozpocznie się taką edukację i jeżeli włączymy do tego tematu autorytety, to mamy szansę ustawić młodzieży schemat wartości tak, jak on powinien funkcjonować. Zawsze jest tak, że w szkole nauczyciel, w domu rodzic dba o tą sferę, ale zupełnie inaczej reaguje młodzież, jeżeli przyjdzie prawnik i jeżeli mówi o tym, opierając się na konkretnych przykładach. To wszystko jest związane z edukacją, abyśmy mogli młodym ludziom wytłumaczyć, że otacza nas jakaś przestrzeń, która może w chwili obecnej nie jest ich w kręgu ich zainteresowań, ale w każdym momencie może ich dotknąć, może im pomóc, ale może też im zaszkodzić. To, w jakim świecie ci nasi młodzi ludzie żyją. My jako Urząd Marszałkowski jesteśmy organem prowadzącym dla naszych szkół zawodowych medycznych, ale bardzo nam zależy na edukacji naszych młodych ludzi w różnych formach innych niż tylko rozumianych jako szkoła, jako obowiązek, jako plan lekcji. Więc myślę, że tutaj nasi wspaniali adwokaci, którzy odwiedzą nasze szkoły, pokażą tą inną formę edukacji, tą formę edukacji w postaci atrakcyjnej, w postaci wyjątkowego gościa.